Marek Kordos. Faktycznie z wykształcenia jestem geometrą. Zajmowałem się głównie, jeśli chodzi o takie zwane wyniki, geometrią eliptyczną, jeśli Państwo wiedzą, co to jest, oraz przestrzeniami rzutowo-metrycznymi. Prowadzę wykład z historii matematyki z racji zaginionych poniekąd przez Państwa poprzedników. To znaczy kiedyś dawno, jakieś 6 czy 7 lat temu, też historia, jak widać, słuchacze mojego wykładu z geometrii zwrócili się do mnie z pytaniem, czy skoro wykład z geometrii pakuje rozmaite historyczne takie uwagi, to czy nie mógłbym zrobić wykładu, w którym by były same tylko te historyczne uwagi i żeby oni mieli taki monograf na roku piątym. Ja odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że nie mógłbym. Zapytano mnie wtedy dlaczego. Powiedziałem, bo nie umiem. No i wtedy padło pytanie nieprzyzwoite, czy nie mógłbym się nauczyć. W normalnych okolicznościach odpowiedziałbym, że oczywiście nie mógłbym się nauczyć, no ale jeżeli pytał to student, to nie wypada powiedzieć inaczej niż oczywiście mógłbym się nauczyć. No więc następne zdanie Państwo znają, to niech się Pan nauczy. No i ja w związku z tym się przez półtora roku tego rzeczywiście uczyłem, a potem taki wykład monograficzny zrobiłem. Rzecz okazała się ponura w skutkach. Nie wiem, czy Państwo znają taki wierszyk zaczynający się na kapuście żółte liście. Znają Państwo? Nie? To jest nieprzyzwoity wierszyk, ale mimo wszystko go powiem. To jest taki wierszyk no, z wczesnego okresu oporu przeciwko władzy komunistycznej. Mianowicie jest on taki, na kapuście żółte liście, nie daj dupy komuniście, bo się władza o tym dowiedzi, dupę państwową. Tak się stało, proszę Państwa, i w tym przypadku. To znaczy władza się dowiedziała, że taki wykład monograficzny został przeprowadzony i wpisała go na listę obowiązkowych kursowych wykładów. I z tego to właśnie powodu zawinionego przez Państwa starszych kolegów mają Państwo ten wykład, prawda, jako wykład kursowy. Mówiąc poważniej, taki wykład wydaje się, że jest potrzebny, ale takich wykładów było stosunkowo mało. Ja w szczególności nie miałem okazji słuchać żadnego takiego wykładu. Słuchałem tylko wykładów, które nosiły tytuł Rozwój pojęć matematycznych. To jest jakby powiedzieć coś innego. Ja spróbuję poprowadzić wykład rzeczywiście historyczny i z tego względu na początku chciałbym powiedzieć o tym, czym się historia różni od matematyki. Oczywiście przedmiotem się różni, ale ważniejszą różnicą między naukami nie jest ich przedmiot, a jest stosowana w obrębie danej nauki metodologii. I o różnicach między metodologią historyczną a matematyczną chciałem mówić no, na tym pierwszym wykładzie, więc praktycznie prawie matematyki na nim nie będzie. Zanim wszelako zacznę to robić, kilka uwag technicznych związanych no, z przedmiotem i z tym, że Państwo są obowiązani ten przedmiot zdawać. Nie wydaje się rzeczą sensowną, żeby i ten ostatni chyba w Państwa karierze studenckiej wykład, w tym sensie, że kończący się najbliżej magisterium, żeby on był tak zorganizowany jak wszystkie inne. W końcu i Państwo, i ja, możemy sobie urządzić taką przyjemną, możemy sobie zorganizować taką przyjemną sytuację, której będziemy się bawili w uniwersytecie. To znaczy, Państwo na ten wykład mogą chodzić albo nie chodzić. Egzamin mogą Państwo zdawać w dowolnym momencie, to znaczy na przykład dziś po wykładzie, czy kiedykolwiek bądź w jakimkolwiek bądź innym terminie. Nie są Państwo zobowiązani zdawać całokształt. Ja będę mówił tak, jak to kiedyś profesor Duda, obecnie wiceminister
no, określił temat swojego wykładu, co prawda tylko dwugodzinnego, od pierwotniaka do burbakiego. No ja bym starał się mniej więcej taki zakres zawrzeć w swoim wykładzie. Wszelako Państwo zdawać będą mogli inaczej. Inaczej to znaczy do zdania będzie epoka albo dyscyplina matematyczna. Cóż to jest epoka? A więc starożytność, średniowiecze, odrodzenie, no a potem to już stuleciami. XVII wiek, XVIII wiek, XIX wiek. Byli raz nawet tacy, nawet było ich dwoje, którzy zdawali z XX wieku. Proszę bardzo. Druga sprawa, nie musi to być epoka, może to być przedmiot. A więc wtedy geometria, arytmetyka z algebrą, analiza, rachunek prawdopodobieństwa. Tylko takie cztery dyscypliny do wyboru, no ale wtedy na całej, jakby to powiedzieć, przestrzeni dzieje. Nie muszą też Państwo z przyczyn, które staną się jaśniejsze, kiedy ten wykład już odbędę pierwszy, nie muszą Państwo opowiadać mi rzeczy zbieżnych z tym, co ja mówię. Mogą Państwo mi mówić zupełnie inne rzeczy. Z tym, że miałbym wtedy prośbę, żeby zdający powiedział, z jakiej jest to źródło, na którym on się opiera. Ja będę udawał, że znam to źródło i starał się dostosować do, no do tego, prawda, co Państwo zapowiedzieli. Także tutaj sytuacja jest zupełnie jasna. To jest rzeczywiście zabawa w uniwersytet, albowiem na uniwersytecie Państwo powinni studiować, a nie powtarzać to, co było na wykładzie. Czyli tak, jak się Państwu podoba do tego przedmiotu podejść, tak niech Państwo podchodzą. Warunki te, jak się wydaje, są dogodne, więc można na nie przystąpić. A teraz o metodologii historycznej. Więc niewątpliwie jest ona zupełnie różna od matematycznej i generalnie rzecz biorąc stoi pod znakiem takiego pytania. Mianowicie, czy wiedza historyczna jest wiedzą obiektywną? I jeżeli byśmy do tego pytania przyłożyli normy, no, jakie stosujemy w matematyce, to oczywiście odpowiedź byłaby jednoznacznie negatywna. Byłaby to odpowiedź nie. Wiedza historyczna obiektywna nie jest. Ale proszę Państwa, tutaj od razu są dwie wątpliwości. Pierwsza wątpliwość polega na tym, mianowicie, czy te kategorie wiedzy pewnej, bo matematyka ma ambicje być wiedzą pewną, czy te kategorie w ogóle są jedynie rozsądnymi, albo czy w ogóle są rozsądnymi kategoriami. Czy to można w ogóle przyjąć? Proszę, dlaczego? Dlatego, że jeżeli my ograniczamy metody, którymi wolno nam się posługiwać, tym samym ograniczamy efekty, które możemy osiągnąć. Innymi słowy, jest takie pytanie, czy należy to, co się uda zrobić jak trzeba, czy zrobić to, co trzeba, tak jak się uda. To są zupełnie inne podejścia do sprawy. Wydaje się, że w historii raczej trzeba korzystać z tego drugiego rozwiązania. Raczej trzeba to, co trzeba, robić tak, no najlepiej oczywiście, ale tak, jak się to uda. Druga wątpliwość co do wartościującego spojrzenia na nieobiektywne wiedzy historyczne jest taka. Proszę Państwa, my matematycy troszeczkę za bardzo jesteśmy przeświadczeni o tym, że nasza wiedza jest taka całkowicie pewna. My dysponujemy tylko lokalną pewnością. Jak Państwo być może się już zorientowali na wykładach szczegółowych, jeżeli z pytaniem o zasadność matematyki schodzić coraz niżej i niżej i niżej, to się okaże, że pod matematyką żadnej takiej opoki, na której by ona była zbudowana, nie ma.
Jest to wiedza oczywiście niedawna. No takie ostateczne wyniki były uzyskane lat temu, 40 w tym zakresie. Ale proszę Państwa, okazuje się, że matematyka na żadnym w istocie solidnym fundamencie nie stoi. Że są to pewne reguły, które chcąc, nie chcąc musimy przyjąć arbitralnie. My się musimy decydować w kwestii na przykład takiej, jaka jest teoria mnogości, która leży u podstaw praktycznie biorąc każdej dyscypliny matematycznej. My musimy się decydować, jakie reguły dowodzenia uznajemy za dopuszczalne, a jakie to już fe brzydko nie należy. Te wszystkie decyzje wedle naszej wiedzy obecnej są decyzjami całkowicie arbitralnymi i jak się wydaje, udowodniliśmy w obrębie badań matematycznych, udowodniliśmy, że tej dowolności usunąć się nie da. I tyle na temat tego pytania o obiektywność. Ale proszę Państwa, to byłoby nieodpowiedzialne, gdybyśmy tylko do poziomu obiektywności sprowadzali różnicę między metodologią matematyki i historią. Najbardziej zasadnicza różnica polega na tym, że historia jest nauką społeczną. Proszę Państwa, no oczywiście musi być nauką społeczną, skoro mówi o społeczeństwie, no nawet historia matematyki mówi o społeczeństwie. Ale to ma i drugą stronę, odmienną. Mianowicie historia służy społeczeństwu. Służy społeczeństwu w ten sposób, że kształtuje obraz świata. A ten obraz świata to nie jest nic innego, jak tylko motywacje dla naszej działalności. Proszę Państwa, to dotyczy nie tylko takich rzeczy, jak powiedzmy kwestia grant, kwestia sojuszy, kwestia postępowości, czy też wsteczności jakiegoś proponowanego programu. To dotyczy również takiej rzeczy, na przykład jak wybór specjalności matematycznej. My poniekąd z tego, co wiemy o historii, wybieramy. Wybieramy to, co będziemy na przykład sami robili, w czym się będziemy specjalizowali. W tym sensie historia, społeczeństwo wręcz, powiedziałbym, kształtuje. No i wreszcie, proszę Państwa, to, że historia jest nauką społeczną, ma i taką konsekwencję, że praca historyka polega na tym, aby o tym, co kiedyś było, opowiedzieć w sposób dla społeczeństwa zrozumiały. Czyli należy to wszystko, co my wiemy, bądź zdaje się nam, że wiemy, bądź wyobrażamy sobie na temat, co było kiedyś, przedstawić w sposób taki, jak gdyby to się działo tu i teraz. Jakby te wszystkie przygody przeżywali po prostu nasi koledzy. Jeśli tego mi się nie zrobi, to historia będzie czymś zupełnie nieprzydatnym. To będą jakieś rzeczy nie mające żadnego znaczenia. Co więcej, jak się wydaje, nikogo nie interesujące. Proszę Państwa, no, musimy, żeby zrozumieć, jak inni ludzie działali, czym się kierowali, dlaczego tędy, a nie tamtędy poszli, musimy postawić się poniekąd w ich sytuacji. Jest takie zdanie, które Państwo być może znają z wierszyka Gałczyńskiego, tym bardziej, że Olga Lipińska go używała w kabarecikach. Ta piosenka przez dłuższy czas leciała. Teraz, o ile pamiętam, to już nie lata, ale przez dłuższy czas latała. Mianowicie zdanie, że historyk pisze historię. To jest zdanie najbardziej i najwłaściwiej charakteryzujące pracę historyka. Historyk faktycznie pisze historię i co więcej, zawsze będzie to musiał robić. W każdej nowej formacji społecznej, w każdym nowym czasie, w każdej nowej sytuacji historyk musi napisać historię od brzega do brzega. Napisać ją tak, żeby była zrozumiała dla aktualnie żyjących ludzi. Więc oczywiście do tego wszystkiego istnieje jakaś teoria. Teoria ta się nazywa historiozofią, a pierwszym takim świadomym historiozofem, to znaczy człowiekiem, który zdawał sobie sprawę
z tego, że to należy jakoś uściślić, określić, był Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Profesor Hegel adaptował starożytny termin dialektyka, który pierwotnie oznaczał sztukę dyskusji, do opisania zasad metodologii historycznej. O tej dialektyce Państwo zapewne słyszeli, prawda, i to zapewne bardzo brzydkie rzeczy. Jeśli się na przykład przeczyta Zniewolony umysł Miłosza, to tam na temat heglowskiej dialektyki, no to jest po prostu tyle świństw napisane, że aż ćmi w oczy. Nie jest to, jakby to powiedzieć, no, uczciwe zagranie ze strony Miłosza, wszelako rozumiem go, bo to zawsze jest tak, że mówiąc o jakiejś doktrynie, szczególnie właśnie w naukach społecznych, my nie tyle mamy na myśli tę doktrynę, ile mamy na myśli jej praktyczną realizację. Jeśli więc jacyś dialektycy robili jakieś świństwa, my, niezależnie od tego, że nimi pogardzamy, przede wszystkim jesteśmy skłonni jednak również samą dialektykę, prawda, jakby powiedzieć, zadołować. Tej dialektyki jest zresztą bardzo wiele wersji. Spróbujmy wziąć to, co jest dla tych wszystkich wersji wspólne. Pierwsze spostrzeżenie Hegla byłoby takie, mianowicie, że w pracach historycznych z jednej strony dąży się do obiektywizmu, z drugiej strony w sposób konieczny praca historyka ma charakter autorski. To jest w takich wulgarnych uproszczeniach sprzedawane jako jedność przeciwieństw. No bo z jednej strony pragniemy się, prawda, oderwać od subiektywnych poglądów, chcemy, żeby to była prawda, prawda i tylko prawda, całkowicie obiektywna. Z drugiej strony, sami będąc autorami tego obrazu świata, który innym proponujemy, rzecz jasna w tym osobiście uczestniczy. Drugie spostrzeżenie być może znają Państwo bardziej z fizyki niż z jakichkolwiek nauk humanistycznych. Mianowicie, że działalność badawcza zmienia obiekt badania. Jest to nawet znane w fizyce pod nazwą zasady Bohra. Fakt, że jeżeli badamy jakiś obiekt, to chcąc nie chcąc zmieniamy jego stan. Ta zasada Bohra ma nawet swój ilościowy odpowiednik. Nazywa się to zasada nieoznaczoności Heisenberga, prawda? To wiedzą Państwo, że jeżeli chcemy na przykład pęd jakiejś cząsteczki precyzyjnie określić, to niestety z określeniem położenia będzie marne. My badając ów pęd z konieczności zakłócamy możliwość określenia położenia i odwrotnie. Jeżeli chcemy położenie dokładnie określić, wówczas z konieczności musimy się zdecydować na rozmycie pędu. Tam nawet się mówi, że owa niedokładność jednego i drugiego ma tę własność, że iloczyn owych niedokładności nie może być mniejszy niż coś tam, prawda, jakaś stała dla. Proszę Państwa, ale podobnie jest i w historii. Jeżeli my wprowadzamy jakąś pracę historyczną do obiegu społecznego, to chcąc nie chcąc musimy się liczyć z tym, że to co było, będzie się jawiło ludziom nieco inaczej. A przecież historia nie istnieje inaczej niż tylko w naszej świadomości. Jedyny realny byt tego co było, to jest to, co my sobie wyobrażamy, że było. Jeśli byśmy wszyscy nagle wyobrazili sobie, że było tam Bóg wie nieco dawniej, no to nie ma rady, innej przeszłości nie będzie. I to jest bardzo ważne spostrzeżenie. Wreszcie, proszę Państwa, świadomość historyczna społeczeństwa to też jest fakt historyczny. Także my de facto możemy zmieniać i zmieniamy przeszłość.
Faktycznie przeszłość, choćby bardzo odległa, którą mieli nasi przodkowie sprzed 100 lat i przeszłość dotycząca tego samego momentu, licząc w jakimś czasie, na przykład 10 tysięcy lat temu, którą my mamy, to są już dwie zupełnie inne przeszłości. I zawsze liczyć się będzie tylko ta, którą my tutaj mamy. To znowu ma pewne wulgarne, taki wulgarny skrót, króciutki symbol do nazwania tego. To się nazywa zasada przechodzenia ilości w jakość. Jako jedynie obiektywne przyczyny zmian, a więc i wszelkich procesów historycznych, Hegel widział dwa zjawiska. Pierwsze z tych zjawisk nazywa się alienacją. No, oznacza to wyobcowanie, oderwanie od korzeni. Proszę, możemy w matematyce zobaczyć coś takiego. Pierwsza matematyka, taka prawdziwa, poważna, jaka była, to była geometria. Do tego stopnia geometria była pierwszą dyscypliną matematyczną, że jeszcze w połowie XIX wieku, kiedy Kummer chciał polecić Kronekera, to wypisał mu list. Polecam bardzo zdolnego, młodego geometrę Leopolda Kronekera. Być może Państwo wiedzą, jaki był pogląd Kronekera na temat tego, czym się zajmuje matematyka. On uważał, że matematyka zajmuje się wyłącznie arytmetyką, a ta cała reszta to jest tylko nadbudowana nad ową arytmetyką liczb naturalnych struktura i ona jest dowolna, tylko ta arytmetyka jest ważna. Wszelako Kummer pisze o nim jako geometrze, bo tak nasz zawód nazywał się naprawdę aż do połowy ubiegłego stulecia. Ale dlaczego o tym mówię? Bo spójrzmy na sytuację geometrii dzisiaj. Może, kochany, wielu ludzi pisze wręcz, na przykład burbakiści, że należy geometrii nauczać jak historii sztuki. No krótko mówiąc, jest to coś równie współczesnego, jak krzesanie ognia za pomocą pocierania dwóch patyczków. No. Matematyka od geometrii praktycznie biorąc całkowicie